scores. Mieszkaniec Thunder Bay, Jason Myślicki. Z numerem 56, ostatnim skakać będzie zwycięzca i lider Pucharu Świata Andreas Goldberger. Nasi z numerami 21 Wojciech Skupień, 23 Adam Małysz. No i ważna informacja, wczoraj na treningu Adam Małysz uzyskał najdłuższą odległość serii treningowej. Pierwszej 134 metry, później już nikt tyle nie skoczył. 2 metry zaledwie dalej wynosi rekord, również ustanawiony na treningu skoczni znakomitego Goldiego Andreasa Goldbergera. Ale tę dobrą wiadomość musi nieco zmącić fakt, że właśnie zaczął padać śnieg. Małysz jest szczupły, zaledwie 49 kg przy niecałym, przy wzroście 170 cm. Przy mokrym śniegu lżejsi zawodnicy będą wolniejsi na rozbiegu. Nie ma wiatru, stąd noszenie także mniejsze dla tych lekkich. Na w serii treningowej uzyskał wprawdzie 122,5 metra, Skupień 119, ale oglądający skok Małysza Skupień powiedział, jak tylko złapie wiatr, to niesie go niesamowicie na tej skoczni i być może, gdyby zaczęło troszeczkę wiać, te szanse Polaka na to, żeby być w dziesiątce, byłyby większe. Na dzisiejszym treningu przed rozpoczęciem zawodu, w tej chwili oglądamy słabszych zawodników, najdalej Ingebrigtsen, młody Norweg, który tu regularnie skacze daleko, ale tylko w jednym skoku, i na drugim miejscu wielki faworyt Andreas Goldberger, 129 metrów. Goldi w drużynowym konkursie skoków, który wygrali Finowie, miał najwyższą łączną notę za dwa skoki, 129,5 i 130 metrów. Widzieliśmy skoki właśnie Jasona Myślickiego, 17-letniego Kanadyjczyka i doświadczonego już czwarte mistrzostwa świata Stefana Talberga ze Szwecji. Obydwa skoki króciutkie, 73, 71 metrów, bardzo, bardzo mało, tuż za bóle przed punkt normatywny, i trzeci skok Kanadyjczyka Johna Lockyera, również bardzo słaby. Fatalnie skacze Talberg, przecież to jest znany niegdyś zawodnik w Pucharze Świata w 91 roku, wygrał nawet Puchar Świata w lotach. Czterokrotnie już startował w Igrzyskach Olimpijskich, czterokrotnie w Mistrzostwach Świata, zaledwie 25 lat, ale najlepszy miał sezon 4 lata temu, kiedy właściwie wchodził dopiero w wielki sport. Tak, jako 18-latek skakał daleko, a później chyba odwagi mu bywało, może miał problemy z przestawieniem się na styl V, tak jak wielu skoczków takie problemy miało. Tutaj mówiliśmy przy okazji poprzedniego konkursu i w ubiegłym roku na Igrzyskach Olimpijskich, podziwiając Jensa Weissfloga, który też miał takie olbrzymie kłopoty, ale w końcu jakoś ten nowy styl obowiązujący w skokach narciarskich opanował. Na razie bliskie skoki. Arve Vorvik, Norweg, Jason Myślicki, 73 metry i to mu daje na razie prowadzenie, ale nota wręcz niewiarygodna, 20,4 punktu, a Talberg, a przed nim jeszcze Amerykanin Lockyer, jeszcze mniej. Teraz 99,5 metra Norwega, nota 75,6. Oczywiście będzie prowadzić, ale do momentu, dopóki nie pojawią się zdecydowanie lepsi skoczkowi. Może dwa słowa jeszcze na temat treningów. Podczas środowego wręcz fenomenalnie skakał Andreas Goldberger, bijąc tu wszystkich o kilkanaście metrów. W pierwszej serii 136, rekord skoczni, w drugiej 132,5.
Nasi również dobrze się prezentowali, ale tylko oddali po jednym skoku i trener Paweł Mikeszka zdecydował, że warunki są zbyt niebezpieczne. Pamiętamy, że były już niskie temperatury, zlodowaciały zeskok, bowiem w dzień to wszystko topniało. Wieczorem, kiedy oni trenowali, zeskok stawał się dość twardy. No i postanowił nie ryzykować, ale na wczorajszych, podczas wczorajszych treningów przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, kiedy Adam Małysz osiągnął 134 metry w pierwszej serii, 118 w drugiej. Zresztą bardzo dobrze także skakał Wojciech Skupień, 125 i 106 metrów. Pozostaje nam oczywiście tylko mieć nadzieję, że równie dobrze dwaj nasi młodzi skoczkowie równie daleko będą skakać w dzisiejszym konkursie. Ważne jest to, że są na tych zawodach. Może szkoda, że nieliczniejszą grupą przyjechaliśmy tutaj, bo mamy trochę utalentowanej młodzieży. Jest 6-7 chłopców, którzy zaczynają już deptać po piętach i Małyszowi, i Skupieniowi, i dobrze byłoby, żeby jak najszybciej w ten wielki sportowy świat wchodzili. Jedyny Rosjanin, Michał Jesin, przed chwilą skakał. Oglądamy jego skok w powtórce. Też niezbyt daleki. Poniżej punktu normatywnego 86 metrów i na razie będzie drugi za Norwegiem Vorvikiem. 45,8, bardzo niskie noty na razie, no ale jakże te noty mają być wyższe, skoro skoki są tak krótkie. Przecież na notę składa się i odległość, i sędziowskie oceny, które oglądamy po każdym skoku. Maksymalna nota od sędziego to oczywiście 20 punktów. Za wszelkie błędy w locie, przy lądowaniu sędziowie odejmują punkty. Bez walki Fredrik Johansson ze Szwecji, ale patrzę na szybkość na rozbiegu. Niewiele ponad 90 km. Ci najlepsi mieli znacznie większą. No i zobaczymy, jaki wpływ będzie miał na konkurs padający mokry, co warto podkreślić, bardzo mokry śnieg. Temperatura w granicach zera, wiatr minimalny, nie przeszkadzający zupełnie w skokach i tylko ten coraz bardziej gęsty śnieg. Holender. To rzadki widok Holender na skoczni narciarskiej, ale wystawili też swojego reprezentanta Holendrzy. No, nie zdążyliśmy go za bardzo zobaczyć. Ten popis realizatora chyba był obliczony na dalsze skoki. Tymczasem Van Hal bardzo blisko, 63,5 metra. I to na razie jest najkrótszy skok w konkursie. Najdłuższy 99,5 metra Norwega Vorvika, który prowadzi przed Johanssonem. Kto może wygrać te zawody? Właściwie wszyscy mogą czołówki wygrać z pierwszej dziesiątki Pucharu Świata i nie tylko dziesiątki, ale tu przegrana Andreasa Goldbergera byłaby niewątpliwie sensacją. Wczoraj skakał zadziwiająco słabo albo spokojnie. W pierwszej serii 114,5 metra, 21 zaledwie odległość, a w drugiej 119,1 rezultat. Dan Kardaś, syn naszego olimpijczyka Sławomira Kardasia, rodzina Kardasiów mieszka właśnie tutaj, w Thunder Bay. Obaj synowie Sławomira Kardasia są w kadrze narodowej kanadyjskiej, przy czym odległość tutaj startuje tak, tylko zupełnie jak ze średniej skoczni. No i niezbyt się prezentowali też i w konkursie drużynowym. Dla nich pewnego rodzaju sukcesem było zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi, choć w całym konkursie oznaczało to przedostatnie miejsce. Właśnie Kanadyjczyk teraz. Jeremy Bake z 10 numerem. A niedługo z 13 zobaczymy rewelacyjnego Norwega Tomiego Ingebrigtsena. Bardzo daleko skakał. On tu kilkakrotnie powyżej 130 metrów skakał. Zresztą pamiętamy, w konkursie drużynowym miał najdłuższy skok pierwszej kolejki, 131 metrów. Dopiero w drugiej wspaniale kończący i zdobywający skokiem na odległość 131 metrów złoty medal
Mika Laitinen wyrównał jego osiągnięcie z pierwszej kolejki, ale Tommy Ingebrigtsen, jeżeli uda mu się w konkursie skoczyć dwa razy daleko, co na razie ani na treningach, ani na średniej skoczni, ani w drużynowym konkursie nie udało się Norwegowi, no wówczas byłby bardzo wysoko. Dwóch Kanadyjczyków, których oglądaliśmy, Kardaś był jednak o kilka metrów lepszy, Bake tylko 69 metrów. Niziutka nota 17,2 punktu. No na razie rozpaczliwe są te skoki. Widać, że było przy lądowaniu Amerykanina, Mata Kusinena. I króciutki oczywiście. 71,5 metra zaledwie. Teraz będzie skakał Bułgar Jarkow. Na średniej skoczni miał jedne z najkrótszych skoków. Tu na razie 63,5 metra. Najbliżej skoczył Peter van Hal, Holender. No i skoki. O Bułgarze zobaczymy tego Amerykanina Dorana i drugiego Kuisinena. 66-71,5 nie były imponujące. Skok Bułgara króciutki. O, niebezpieczny. Tuż za bólą, dlatego niebezpieczne lądowanie. Tam lądować to jest bardzo niebezpieczne. metrów, no półtora metra dalej aniżeli Holender. Żadnemu więc na razie ze skoczków nie udaje się przekroczyć nawet granicy 100 metrów, choć punkt K wynosi 120 metrów. I za chwilę Tommy Ingebrigtsen. Na pewno będziemy świadkami odległego skoku. Po pierwszej serii na średniej skoczni był trzeci, uzyskał tam 95 metrów, ale w drugim skoku skoczył 20 metrów bliżej. A dzisiaj wiele skoków powyżej 130 metrów i najlepszy próbnej serii 131. No i teraz też bardzo daleko. Poniżej 130, ale w granicach 128. Znakomicie ten młody Norweg tu się prezentuje. 127,5 metra. Młodziutki chłopiec, nie było go w ogóle ani razu w zawodach Pucharu Świata w reprezentacji Norwegii w tym sezonie. Przywieźli go Norwegowie tutaj i dopiero. 19, 19, 18,5, 3 noty po 18,5 i 129,5 punktu. Bardzo wysoka nota. Zapewne długo będzie dawać mu prowadzenie w tym konkursie. No miejmy nadzieję, że do przynajmniej 21 do 23 skoku. Ale jeszcze przed Polakami mamy kilku zawodników. Przy tym fatalnym poziomie reprezentacji norweskiej pojawienie się Ingebrigtsena to jest dla nich jakiś zarys nadziei na to, że będzie w najbliższym roku lepiej. Bredesen, mistrz świata, mistrz olimpijski, no skacze tutaj wręcz żenująco, niewiele lepiej. Wicemistrz olimpijski Ottesen, chociaż Ottesen w Pucharze Świata znacznie lepiej się prezentował, wygrał raz. W każdym razie tu na Mistrzostwach Świata w Thunder Bay w tych trudnych warunkach, bo obie skocznie uważane są za ekstremalnie trudne. Każdy błąd popełniony tutaj przy wyjściu z progu jest nie do odrobienia, jak twierdzili trenerzy, i żadnej korekty w locie nie da się zrobić. Boczne wiatry, no dziś na szczęście nie ma wiatru, a może i szkoda, że nie ma, bo czasami no, nosi wspaniale skoczków. Pociągę króciutko, teraz. No potem skoku Ingebrigtsena wróciliśmy do normy jakby, którą mieliśmy od początku, a więc do skoków poniżej 90 metrów. Amerykanin Weber tylko 77. Przed tym skoczkiem to był Słowak, jedyny Słowak w konkursie. Przepraszam, jeden z dwóch Słowaków, bo jeszcze jest Marian Bielczyk. Też poniżej 90 metrów. I teraz jeden z
lepszych zawodników Marco Steinauer, Szwajcar. Wprawdzie w konkursie drużynowym Szwajcarzy się specjalnie nie popisali. Steinauer miał 90 i 91 metrów. No a teraz 88,5 w normie, tak. Gęsty śnieg na pewno nie pomaga, ale niektórym, co pokazał już Ingebrigtsen, nie przeszkadza. Tak niską Słowak, notą Marian Bielczyk. Czwarte miejsce na razie, co świadczy o niestety tym słabiutkim poziomie tej pierwszej grupy zawodników. Drugi ze Słowaków, Marian Bielczyk. No i powoli, powoli myślę, że powinniśmy nieco podgrzewać nastroje, chociaż w skokach tym trzeba z umiarem i rozsądnie. Po Bielczyku będzie reprezentant Słowenii Matias Kładnik, później Szwed Rasmussen, Iwo Pertile z Włoch i następnie Wojciech Skupin, Francuz Gaj i Adam Małysz. Poza startem w Pucharze Świata w Japonii nasi reprezentanci w tym roku skakali prawie wszędzie, tam gdzie się zresztą kwalifikowali do drugiej serii. Początkowo z tym było słabo, w trakcie już dalszych startów Pucharu Świata znacznie lepiej. Wprawdzie tu właśnie na Mistrzostwach Świata zajęli swoje najwyższe miejsca w sezonie, 10. przypomnijmy, na średniej skoczni Adam Małysz, 17. Skupień. Niemniej jednak trener Paweł Mikeszka powiedział nam, że to jest jedyna droga. Trzeba być wszędzie, trzeba się oswajać z różnymi profilami skoczni, z atmosferą zawodów, z wielkimi postaciami tego sportu, żeby później nie drżeć, kiedy się staje obok Goldbergera, widzieć jego czasami złe skoki. To również dobrze działa na psychikę. Oglądać oczywiście te najlepsze i próbować naśladować. W każdym razie to, co powiedziałeś, na pewno w najbliższym czasie trzeba by tę grupę wzmocnić. Jest kilku jeszcze młodych, utalentowanych chłopców w kraju. Tym bardziej, że na przykład tutaj prezes Polskiego Związku Narciarskiego, pan Paweł Włodarczyk, podpisał umowę o sponsorowaniu przez Kongres Polonii Kanadyjskiej naszych reprezentantów w Pucharze Świata w Thunder Bay, który rokrocznie rozpoczyna zawody. No więc powoli być może będą tworzyć się warunki do tego, żeby ta grupa była liczniejsza i żeby rywalizując między sobą rozwijała się. Coraz bliżej skoków naszych reprezentantów. Na razie oglądamy Szweda Rasmussena, też w słabym skoku. Trochę siadła atmosfera w tym konkursie. Widownia też zamknięta, nie reaguje, no ale nie bardzo jest reagować na co. 67 metrów. To oni już tu oglądali. Zresztą proszę zobaczyć, to był skok zupełnie nieudany. Szwedzi zupełnie zapomnieli, to niegdyś Jan Boklew wprowadził te loty z rozchylonymi nartami, budząc sensację, zdziwienie, zatrwożenie, a później w końcu i uznanie. Iwo Pertile. A po nim będzie już Wojciech Skupień. Doświadczony skoczek włoski, ale liderem drużyny włoskiej jest, jak kibice zapewne wiedzą, Roberto Cecon, w tym roku spisujący się bardzo dobrze w Pucharach Świata. No i za moment Wojciech Skupień. Niezwykle utalentowany chłopak. Czwarty i piąty na kolejnych mistrzostwach świata w 90. Juniorów, dodajmy. Juniorów w drugim, trzecim roku. Później kłopoty z trenerem, zły występ, jak pamiętamy, na igrzyskach w Lillehammer z panem Tadeuszem Pawlusiakiem. No i pan Paweł Mikeszka jakoś zdecydowaną bardziej ręką trafił do obu naszych zawodników. Zobaczymy, jak skoczy Wojciech Skupień. Przypomnę, na treningu poprzedzającym zawody 119 metrów. Ale było wtedy bez śniegu. Mm-hmm.
lepiej walczyć, odległość walczyć. No dobrze, powyżej 110 albo w granicach 110 metrów. Nie, przepraszam, 100 metrów. Mogło być lepiej, na pewno. Mogło być lepiej. Jakbym wewnętrznie chciał, żeby było znacznie lepiej. No bliżej o 19 metrów niż w serii treningowej i w niedobrym stylu. No, po 17, 17,5. 3 bądź 2,5 punktu odjęli sędziowie. I Francuz Gaj. Daje to w tej chwili Wojtkowi Skupniowi drugie miejsce, ale bardzo niska nota jednakże. 76,4 punktu przy 129,5 Ingebrigtsena. Rówieśnik Skupnia, Jerome Gaja. Króciutki skok. Tuż za 90 metrem chyba wylądował. No i za chwilę Adam Małysz. O nim się mówi, że jest wielkim talentem, co zresztą Małysz potwierdził już tutaj w konkursie na średniej skoczni. 10 miejsce, dawno nie było tak dobrego występu polskiego skoczka na zawodach rangi mistrzowskiej. Ciekawe, w tegorocznych zawodach, które odbyły się niedawno przed Mistrzostwami Świata w Tanderwej, Mistrzostwa Świata Juniorów, w Szwecji był 10 i tu 10 wśród seniorów. Ogromne wzbudził zainteresowanie tym skokiem swoim na treningu na odległość 134 metrów. No ale teraz popatrzmy. Ciągnij za krótko. Oj, strasznie krótko. No, nie chcę usprawiedliwiać, ale jak powiedziałem, ten wolniejszy śnieg ma wpływ na to, że tu poza tym lekko spóźnił odbicie. Brak wiatru. Leciuteńki. Małysz niespełna 50 kg. Poleciał tylko na odległość 108 metrów. Noty 18, 18,5. Na razie drugi w konkursie, ale niska nota 93,4. Ciężko będzie znaleźć się w dziesiątce. Po tych wczorajszych 134 metrach i dzisiejszym próbnej serii też dalekim skoku narobiliśmy sobie troszkę apetytu. Nie chcieliśmy go rozbudzać oczywiście, bo to były tylko skoki treningowe. W każdym razie potencjał na pewno jest. Na pewno obaj chłopcy bardzo utalentowani. Jeśli i oni będą pracować, trenerzy z nimi będą solidnie pracować, i jeśli będą mieli ciągły kontakt ze światową czołówką, to w tej czołówce powinni zadomowić się na dobre. Francuz Chevalier. Ich najlepszy zawodnik miał upadek. Nicolas Dessim podczas próbnej serii i ciekawe, czy w ogóle wystąpi w konkursie. Blisko również Francuz Chevalier. Gdyby nie ten bardzo odległy skok Tommy Ingebrigtsena na odległość 127,5 metra, można by sądzić, to się wyłamał Norwek, że jest taka po prostu dzisiaj sytuacja w tym konkursie, że nie będą skakać daleko. A ja myślę, że jeszcze zobaczymy bardzo odległe skoki. Na razie Adam Małysz na drugim miejscu, 108 metrów, Skupień 100,5 metra i lokaty Polaków druga i trzecia, przy czym nota Małysza znacznie wyższa, 93,4. 76,4 Skupienia. I 20-latek ze Szwajcarii Sylwem Freiholz. Niezły skok. W dobrym stylu. Około 100 metra wylądował. Zajmował wysokie miejsca w Pucharze Świata. No, jeden z utalentowanych 20-latków, jakich cała fala
pojawiła się w tym roku w skokach narciarskich. 107 metrów, noty podobne do Wojtka Skupienia i trzecie miejsce jest tuż za, 91,6. Na czwartym miejscu do oczywiście Adama Małysza, Skupień czwarty, 93,4 Małysz, 91,6 Freiholz. A teraz Martin Trunc. No i też niezbyt daleko. Na razie chyba jeszcze przez kilka najbliższych skoków. Speaker już wprawdzie w locie zachwalał, że dobra wysokość, a dobra odległość. Horst Bulał. Najbardziej znany w ostatnich latach skoczek kanadyjskich. No, chce rozgrzać publiczność, widać wyraźnie. My też byśmy chcieli, żeby skakali znacznie dalej. Lądowanie też widzieliśmy. Trunca dalekie od ideału. Franciszek Jesz, jeden z utytułowanych Czechów, zwłaszcza w drużynie. Medale zdobywał na Mistrzostwach Świata w 91, 93. Brąz na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze Czechosłowaków w 92 roku. W Courchevel wygrał 4 razy zawody w Pucharze Świata. No ale skacze, mówiąc krótko, żałośnie. O Czechach mówiliśmy sporo przy okazji, zapewne większość z Państwa nie oglądała tego konkursu. Tak mówię, bo to odbywało się właśnie nad ranem polskiego czasu, głęboką nocą, wieczorem. Drużynowy konkurs. Tutaj podczas drużynowego konkursu skoków, gdzie Czesi też skakali słabiutko. No 81 metrów, Krzysztof, i nota 43. Za chwilę zobaczymy starszego roku od Jerza, bardzo utytułowanego Jarosława Sakale. No on był na poprzednich Mistrzostwach Świata w Falun wicemistrzem na dużej skoczni, trzeci na średniej, drugi w drużynie. Trzy medale zdobył. Wyróżniał się wtedy nie tylko długimi włosami, ale i bardzo dalekimi skokami, ładnymi, stylowo. Teraz no, też krótko. Ale jak na poprzednie występy Sakali Thunder Bay, to był niezły skok. Szczytowa forma dwa lata 105 temu. 105 metrów. Na poprzednich Mistrzostwach Świata, krócej więc o 3 metry od naszego Małysza. Nota też niższa. Wyższa wprawdzie niż drugiego z naszych skoczków. Skupień spada o jedno miejsce na piątą pozycję. Sakala teraz jest czwarty. Małysz ciągle na drugim miejscu. Na razie pozytywną rzecz, jaką mam Państwu do przekazania, to jest to, że zobaczymy ich w drugiej serii najprawdopodobniej. Bowiem 35 będzie tylko skakać. No Małysz raczej na pewno, ale może i Wojciech Skupień. Teraz młody Norweg Jaksley. Startował też krótki, bardzo krótki skok. W Charachowie, w drużynie, która zdobyła Mistrzostwo Świata Juniorów. Ale indywidualnie był za Wojtkiem wtedy, na piątej pozycji. Ale skakał już tak, skakał już dwa lata temu w Mistrzostwach Świata, gdzie Norwegowie mieli złoty medal w drużynie. Był jednym z tych, który wspierał Bredesena. Bredesen wtedy w szczytowej formie. 95 metrów i na razie za Polakami. Na drugim miejscu Mały za Tommy Ingebrigtsenem. Piąty Wojciech Skupień. A teraz Jiří Parma, mistrz świata z Oberstdorf. 32 lata. Medale w drużynie. 26 skoczków jeszcze zostało, licząc z Parmą. I też blisko Parma. Zatem na pewno Polacy, obaj Polacy będą w tej pierwszej 35, bo Mały się w tej chwili ciągle drugi, Skupień piąty. Parma zaledwie 92 metry. A w końcu nie zdobywał medali, ale był na wysokich miejscach. Falun na dużej skoczni szósty, na średniej ósmy. Piąty zawodnik na dużej skoczni Igrzysk Olimpijskich w Albertville. No i jak powiedziałem, były mistrz świata
czas widać biegnie, a forma słabiutka, 32 lata. Teraz ze Słowenii Robert Meglić. Też nie skoczył dalej od naszych reprezentantów. Poza Ingebrigtsenem, który przypomnijmy 127 metrów. 127,5 metra miał. Żadnemu ze skoczków nie udało się jeszcze pokonać granicy 110 metrów nawet. Tak, ale powiedziałeś, za chwilę zaczną się te dobre skoki, bo myślę, że rozpoczną je Japończycy. Za moment Noaki Yasuzaki. Bez indywidualnych sukcesów, ale bardzo dobrze skakał w drużynie. Chociaż też nierówno. Dwa lata temu po raz pierwszy pokazał się kilka razy w Pucharze Świata. W ubiegłym roku nie widzieliśmy go na wielkich zawodach. No i teraz na Mistrzostwach Świata. 116 i 118 no, nie, skakał w dalej drużynowym. Bliżej od Małysza. Mogą być minimalnie wyższe noty za styl, chociaż patrzę, już się jedna pojawiła. 99 metrów, 17,5. Ta środkowa od Czecha Jana Winklera, sędziego, który był tu w Thunder Bay od 68 roku po wydarzeniach w jego kraju do 92, później wrócił. A ciekawe, jako... że popatrz, że najsurowiej oceniony został przez swojego sędziego, kiedyś świetnego skoczka zresztą, którego kibice na pewno dobrze pamiętają, bo rywalizował z Wojtkiem Fortuną, był mistrzem olimpijskim, tak, Yukio Kasaya na drugim stanowisku sędziuje. A teraz Andreas Witthold, wicemistrz świata juniorów z Harachowa. Oj, tu za bólą. I tak też skoczył w konkursie drużynowym Szwajcarów, podobnie przeżywał nieudany skok. A wrócę jeszcze na chwilę do pana Jana Winklera. Obecnie jest w Czechosłowacji przedstawicielem firmy byłego premiera Kanady, pana Otto Jelinka, z pochodzenia Czecha, i był jednym z tych, którzy doprowadzili do Mistrzostw Świata w Thunder Bay w komitecie organizacyjnym swego czasu. Witthold 77,5 metra, z tego wynika, że pozycja naszych zawodników nie będzie tak odległa. Dzinia Nishikata. Ale teraz tak, starszy, 27 lat. Dwa skoki w konkursie drużynowym, bardzo ładne, najlepszy był z Japończyków. Miał 124, 121,5 w drużynowych zawodach. Wyglądał na zdeterminowanego w zbliżeniu oczu. Też krótko. Ten padający śnieg, myślę, jednak troszkę przeszkadza, choć przecież padał też, jak skakał Ingebrigtsen. Ale Ingebrigtsen jest wyższy znacznie i mocniejszy fizycznie od lekkich Japończyków. Skrócony został wprawdzie rozbieg. 99,5 metra. W stosunku do... Jeżeli Ingebrigtsen powtórzy drugiej kolejce taki skok, na razie Nishikata dziewiąty, a Adam Małysz ciągle drugi za Ingebrigtsenem. To 127,5 metra robi się odległością, którą będzie ciężko, zdaje się, poprawić w tym konkursie. Ale teraz Urban Franz ze Słowenii. Na wczorajszym treningu miał drugą odległość 128 metrów. W drugiej kolejce. 20-letni Słoweniec też blisko. Też blisko. Nie mogą poradzić sobie z tego skróconego rozbiegu skoczkowie przy padającym śniegu. Jakby z niedowierzaniem patrzył w tej chwili na 98,5 metra rezultat, który pokazał się na tablicy. Myślę, że śnieg, który pada, ma dość istotne znaczenie. No, bardzo wolny rozbieg jest. Tak, rozbieg został mocno, jest dużo wolniejszy. Widzimy to po szybkości na progu. Poniżej 90 km na godzinę, 88,7, 89. Podczas gdy normalnie na dużych obiektach skoczkowie na progu przekraczają 90 km na godzinę. Bruno Reuteler. Już 20 skoczków pierwszej serii zostało. Dobry skok. Chyba w granicach tego, co skoczył Adam Małysz, bowiem teraz do niego będziemy odnosić
108,5 metra. Tak, pół metra na drugie miejsce. Pół metra dalej. Popatrzmy jeszcze na sędziowskie noty. Tam przy lądowaniu było zachwianie. Wysokie, wyższe noty niż u Małysza. Zatem będzie Reuteler na drugiej pozycji. Trzeci. O 0,1 punktu. Punktu gorzej. Za Polakiem. 93. Noty miał jednak nieco niższe. 93,3 i 93,4. Na razie nota Polak. No, robi się coraz ciekawiej w tym konkursie. Gerd Zygmunt. Również bardzo daleko, zwłaszcza w konkursie drużynowym. Najlepszy po Weißflogu skoczek wicemistrzów świata. Dobrą szybkość, proszę zwrócić uwagę, miał. Ale krótszy lot. Ponad 100 metrów. Niewiele jednak, chyba ponad 100 metrów. Tak, nieliczny, który przekroczył na progu 90 na godzinę, 94,10. I zaczyna troszeczkę powiewać, co za chwilę może ostatnim skoczkom ułatwić skakanie. Dlatego, że ten wiatr jest do skoczni, jakby się tak można powiedzieć. W stronę skoczni wieje i wtedy właśnie, jedynie wtedy jest wiatr korzystniejszy dla skoczka, bo stwarza mu noszenie dodatkowe. Gerd Zygmunt szósty. Adam Małysz cały czas na drugim miejscu. I za chwilę Austriak Christian Moser. No w cieniu Andrasa Goldbergera. Coś stało się z byłym mistrzem bardzo świata. Blisko. Przed 90 metrem Moser. I wicemistrzem olimpijskim z Francji. Holwartem. No i teraz właściwie tylko Goldi będzie musiał bronić pozycji Austriaków. Zresztą w konkursie drużynowym potwierdzili, że nie mają dobrej drużyny. Tommy Ingebrigtsen z ogromną przewagą nad Adamem Małyszem. Adam Małysz o 0,1 punktu przed Szwajcarem Bruno Reutelerem i drugim Szwajcarem Freiholzem o punkt i 0,7. Piąty Sakala, już dalej. Siódmy skupień na razie. A teraz Dieter Thoma, mistrz olimpijski w drużynie z ubiegłego roku, wicemistrz świata tu. Indywidualnie był trzeci z Lillehammer na średniej skoczni. No, wiele znakomitych startów Pucharu Świata w przeszłości. W tym sezonie nie wygrał żadnego Pucharu Króciutko. Świata. I krótko. No więc sensacyjny przebieg tego konkursu. No właśnie, konkursu. Dawno takiego konkursu nie przebieg. Było. Te miejsca Polaków, 21, wszystko. 23, były odpowiednikiem ich pozycji w Pucharze Świata, więc mieli odległe. Ale z drugiej strony, kto wie, czy na początku nie było trochę lepszych warunków do skakania. Jeżeli tak, to ten skok Ingebrigtsena może okazać się w pierwszej kolejce nie do pobicia. Ale poczekajmy. Wyrokowanie. Hansjer Jakle. Też solidny niemiecki skoczek. Druga odległość na treningu dzisiaj. 129 metrów. Ingebrigtsen miał 131. No, daleko Jakle. Też w granicach tego, co skoczył Adam Małysz. Ale nie tak daleko jak na treningu. 107,5 metra. Drużynowych zawodach. Pół metra bliżej, zależy jakie będą skakał, noty. Tak. 17,5, takie miał również nasz reprezentant. 17,5. Zgodność sędziowska, wszyscy no, może po 17,5. Patrzmy, na razie jest na miejscu piątym. Przypomnijmy może, jak chodzi o noty sędziowskie, że skrajne są odrzucane. No w tym przypadku akurat byli wszyscy sędziowie jednomyślni. Najwyższe, najniższe noty są odrzucane, trzy średnie uwzględniane i dodawane do tej noty, która wynika z odległości. A teraz Czech Jakub Suchaczek. Blisko. Małysz cały czas na drugim miejscu. A mamy już za sobą 42 skoczków. Pozostaje jeszcze 14. Za chwilę
Espen Bredesen. Mistrz świata i mistrz olimpijski. Mistrz olimpijski wprawdzie. Mistrz olimpijski na średniej, mistrz świata w falun na dużej skoczni. No i w tym sezonie tylko jedno zwycięstwo w Pucharze Świata, a tu do tej pory zupełnie bez formy. Kto wie jednak, czy nie są to dla niego sprzyjające okoliczności do skakania. Krótko, ale około 100 metra. Około 100 metrów. Ponad 100 metrów. To już zaczyna być niezłą odległością w tym konkursie. To 9,5 metra. Dalej jednak po 1,5 metra od Małysza. Małysz pewnie spadnie na miejsce trzecie w tej sytuacji. Tak, i wyższa nota. 95,1. Na drugim miejscu jest teraz Bredesen. Ale Małysz ale jest bliziutko. Dwaj Norwegowie zatem w tej chwili na prowadzeniu w konkursie. Jednakże z wielką, wielką przewagą ten młodziutki Ingebrigtsen. Austriak Schwarzenberger. Także niespodziewana w tym sezonie wygrana w Pucharze Świata. Tu nieźle skakał na treningach daleko. I daleko. A więc zaczynają się jednak już dłuższe skoki. To już było około 120 metrów, około punktu K. 115,5. Będzie w takim razie Adam Małysz na czwartej pozycji. Wyjdzie Schwarzenberger na drugie miejsce za Norwega Ingebrigtsena i wyprzedzi Espena Bredesena. Ważne jest to, że obaj nasi reprezentanci będą w drugiej serii, a przecież już zdążyliśmy odwyknąć od tego podczas wielu zawodów Pucharu Świata. To Schwarzenbergera traci w tej chwili ponad 15 punktów, Adam Małysz to dużo. Skupień w tej chwili 10, Małysz 4. Bardzo dobry skok. Nicolas Jean-Prost. Doświadczony Francuz, 27-letni. Skoczek już kilka sezonów na skoczniach. 122,5 metra. I będzie z pewnością na drugim miejscu. Ciekaw jestem, czy pokaże się teraz jego młodszy kolega, 18-letni Nicolas de Sim, o którym mówiłeś. Wcześniej fatalny niestety upadek. Jest. Nie wiem, czy będzie zbliżenie. Wyglądało na to, że rozbił sobie poważnie nos podczas upadku. Nie, wszystko jest minimalnie może podrapany. Ale tak, proszę zwrócić uwagę, nie wyglądało to niedobrze. Odważny chłopiec, skoro zdecydował się teraz skakać. No i ciekawe ile. Daleko, daleko skakał, ale teraz w granicach 115 metrów też wyprzedzi naszego reprezentanta Adama Małysza. 110,5. To z tej pozycji nie zawsze możemy dobrze ocenić te skoki. Ale w ładnym stylu, odważny chłopiec, widzimy rozstawione i czwarte może miejsce. Trochę za szeroko narty. Ingebrigtsen, Nicolas Jean-Prost, Schwarzenberger, Nicolas de Sim, Espen Bredesen i na szóstym miejscu Adam Małysz. Ale przewaga zawodników, którzy są w tej chwili przed nim, już jest bardzo duża. 10 jeszcze skoczków zostało. W pierwszej serii, nawet jeśli wszyscy uzyskają lepsze noty od Polaków, to i tak obu naszych reprezentantów będziemy mieli w drugiej serii. No a tymczasem przeoczyliśmy Toni Nieminen, mistrz olimpijski z Albertville. Trzeci tam również w drugim konkursie skoków. Były mistrz świata juniorów, jeden z największych talentów fińskich skoków. W tym roku miał bardzo przykry upadek podczas testowania nart i wiązań. Wypiło mu się wiązanie w trakcie lotu i tylko 91 metrów w tym skoku. Zupełnie nieudany występ Toniego Nieminena, którego do tej pory Finowie w tych zawodach jeszcze nie pokazali. Nie było wiadomo, czy wystąpi. Jak widać, musiał zostać jakiś poważny uraz psychiczny. Wtedy skończyło się to tylko upadkiem, poturbowaniem.
Niemniej jednak skoki są taką konkurencją, że jak coś się psychice zablokuje, trudno jest się przełamać przez dłuższy czas. Wicemistrz olimpijski Lasse Ottesen. Jedno zwycięstwo w Pucharze Świata i daleki skok. A więc Norwegowie się pozbierali i zaczęli raptem na tej dużej skoczni dobrze skakać. Ingebrigtsen 127,5. Bredesen 109,5. I teraz Ottesen 115,5 metra. Znowu kolejny niestety skoczek wyprzedza Adama Małysza. Spadnie na siódme miejsce. A na czwartym miejscu będzie Lasse Ottesen. Młody, 21 lat. I za chwilę Mikka Laitinen, 22 lata, mistrz świata w drużynie, trzeci na małej, na średniej skoczni, w znakomitej formie był tutaj. Przypomnę, 131 metrów w ostatnim skoku, który kończył bliziutko, niewiarygodne. Ponad 100 metrów oczywiście, ale Laitinen, bardzo słaby skok. To nie było to na pewno, o co jemu chodziło. 111,5 metra. Niewiele będzie przed Adamem Małyszem. Chociaż noty dość wysokie, 2 razy 19. Wyższe. To trudno było dopatrzeć się większych błędów. I w locie, i w lądowaniu minimalne tylko wahnięcia. No, dwaj Finowie na razie. Niespecjalnie i teraz Jani Soininen. Najstarszy wśród nich. 22 lata, ale bez większych sukcesów. Chyba, że przyszła pora. Nie, jest zupełnie nieudany skok w granicach punktu normatywnego. 90 metrów, nieco ponad. Trzej Finowie, na razie bardzo słabo. Pozostaje jeszcze Jan Ahonen, mistrz świata juniorów i trzeci w Pucharze Świata. Tu nawet poniżej 100 metrów, 98 metrów, 19 pozycja Soiniena. Ja za chwilę Jens Weißflog. Na ósmym miejscu jest Małysz. Jeszcze 6 zawodników pierwszej serii obejrzymy. Szkoda, że nie skoczył trochę dalej. 30-letni Niemiec, który miał już po ubiegłorocznych sukcesach kończyć karierę. Wiele, jak wiadomo, sukcesów w jego dorobku. Najbardziej utytułowany w historii skoczek. Trzykrotny mistrz olimpijski. I daleko. Pięknie. 125, może nawet więcej metrów. Jens Weißflog może być 125,5 metra. No, jeżeli otrzyma wyższe noty od Tommy Ingebrigtsena, może być liderem, ewentualnie będzie tuż za nim. Wysokie noty po 19, nawet 19,5 punktu. I drugi jednak. Blisko o 6,5 punktu za Ingebrigtsenem. Nawet mniej, 126,9. Niespełna 3 punkty. Niespełna 3 punkty, czyli musi w następnej kolejce 2 metry dalej skoczyć od Takanobu Okabe. Tak uzbrojeni często skaczą te Japończycy. No on głównie, zawsze. Mistrz świata. Tak, na średniej skoczni. Ale na dużej tak dobrze i daleko nie skakał. Skakał powyżej 120 metrów. Nie. Teraz bliżej niż 120. Dalej niż Adam Małysz. Nieznacznie. 2 metry, 110,5. No i będzie przed Polakiem, który spadnie na 10 miejsce. A za moment jeszcze Kazuyoshi Funaki, 17-latek z Japonii, który wygrał 2 Puchary Świata, pierwszy w Japonii i trzeci konkurs 4 skoczni w Innsbrucku. Rewelacja, ale do tej pory go Japończycy nawet w konkursie drużynowym nie wystawili. Bardzo ostrożnie prowadzą swoich zawodników. Zresztą mają przecież kilku wyrównanych, dobrych skoczków. Wygrali już. Okabe wygrał przed Saito na średniej.
No, no i to jest około 120 metrów. Około 120 metrów, tak, w granicach punktu krytycznego, gdzie kończy się ta niebieska linia z boku ze skoku 116,5 metra. Przy okazji może informacja dla tych z Państwa, tyle mówimy o tym punkcie krytycznym. To jest właśnie to miejsce, gdzie kończy się prosta na zeskoku, gdzie zaczyna się już dalej ten zeskok nieco przechodzić w linię krzywą i osiągnięcie tego punktu oznacza czwarta lokata. 60 punktów w punktacji. Metr dalej bądź metr bliżej na dużej skoczni to jest 1,8 punktu więcej bądź mniej. I teraz Jan Ahonen. No patrzmy, to jest mistrz świata juniorów. Wygrał w tym roku pierwszy konkurs skoczni w Oberstdorfie. I blisko wszyscy Finowie w tym konkursie nie będą się liczyć. Odległe pozycje tylko na razie Mikka Laitinen z odległością 111,5 metra przed Adamem Małysz. 11 teraz 108,5 metra. Ahonen będzie minimalnie przed Polakiem. Spadnie na miejsce 12 zapewne Adam Małysz, ale różnica jest zaledwie punkt 40. Także i do Bredesena, i nawet do Okawę, i do Nicola Desim może jeszcze odrobić różnicę, ale Roberto Czeko, który był rewelacją 23-letni Pucharu Świata. W tym roku bardzo dobrze skacze, 3 wygrane konkursy o Puchar Świata. Krótko, bliżej niż Adam Małysz. To 5,5 metra. 2,5 metra bliżej od naszego reprezentanta i będzie poza pierwszą dwunastką. I za chwilę Andreas Goldberger. Fenomen, niewątpliwie skoków, chociaż zdarzały mu się także złe zawody. Wicemistrz świata i trzeci przed 2 laty w Falun, trzeci na igrzyskach w Lillehammer, ale w tym roku 10 zwycięstw w Pucharze Świata. W Pucharze Świata w lotach z ogromną przewagą. Tu rekord 136 metrów. Dwukrotny zwycięzca Pucharu Świata w generalnej klasyfikacji. I popatrzmy, gdzie poleci. Daleko. Daleko. Tak, daleko, pod 130 metrów. Chyba tyle, co Tommy Ingebrigtsen w ładniejszym stylu. Zawsze zresztą jest bardzo wysoko oceniany przez sędziów. 127,5. Dokładnie tyle, ile Ingebrigtsen. Na pewno będzie miał wyższe noty, tak myślę. Ale ma po 18. Po 18 i 19 również. Nie, właśnie. I w związku z tym... 19, pozostałe po 18. Zaskakująca sytuacja. Zobaczymy, jest drugi. Tuż za... O, 2 punkty za Norwegiem. 129,5 punktu ma Ingebrigtsen. 127 już mamy notę. Czyli musi skoczyć, jeżeli Ingebrigtsen skoczy w następnej kolejce. Tyle samo... To musiałby wtedy 2 metry co najmniej dalej skoczyć Goldberger. Przypominamy tę zasadę. 1 metr to jest 1,8 punktu. A więc po pierwszej kolejce niespodziewanie skaczący z numerem 13 Tommy Ingebrigtsen. Młody Norweg 127,5 metra. Łączna nota 129,5. Na drugim miejscu faworyt Andreas Goldberger. Ta sama odległość, ale nota o 2 punkty niższa. Na trzecim miejscu najbardziej utytułowany skoczek w historii Jens Weißflock, 125,5 metra, 126,9 nota. Więc minimalne dalej, tutaj są minimalne różnice między pierwszymi trzema zawodnikami. Nicolas Jean-Prost, 122,5 metra i tu również jeszcze ta nota 123 pozwala walczyć o medale. Dalej już chyba sytuacja jest trudniejsza, zakładając, że oni oczywiście skoczą drugie skoki dobrze, co niekoniecznie się sama musi czwórka, tak, zdarzyć. Na dalszym miejscu Schwarzenberger, 115,5 metra, 108,4 nota. Siódmy jest Lasse Ottesen, zresztą w tej chwili proszę spojrzeć. To wszystko na Państwa ekranach, a na miejscu 13 zaraz powinien być, ale dalej na pewno, bowiem Jan Ahonen jest przed, nie, jest na miejscu 13. 93,4 za skok na odległość 108 metrów. Adam Małysz,
a za nim wielu znakomitych zawodników, m.in. trzykrotny zwycięzca Pucharu Świata. 20 Wojciech Skupień. A więc w pierwszej 20 obaj Polacy. Przypomnę, że prowadzi skokiem na odległość 127,5 metra. Rewelacyjny tutaj Norweg Tommy Ingebrigtsen. Tę samą odległość miał Andreas Goldberger, jednak dwa punkty przewagi ze względu na wyższe noty dla Norwega. Gęsty śnieg na pewno nie ułatwia zadania. W przerwie poprawiano zeskok. No Izzy Parma mógł tylko pomachać do swoich dawnych kibiców, którzy pamiętają jego tytuł mistrza świata z Oberstdorfu. Później właściwie ta kariera się zatrzymała jeszcze w drużynie. Czesi wspomagani przez Słowaka Falun zdobywali wicemistrzostwo wcześniej na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville, ale od tego czasu zupełnie słaba forma. Teraz Ivo Pertile. 33. lokata, pierwszy skok 93,5 metra. Doświadczony skoczek włoski. Też krótko. Krótko mówię też, bo i w pierwszej serii nie skoczył daleko. Na treningach skakali znacznie dalej. Przypomnę, że Andreas Goldberger, tym z Państwa, którzy nie słuchali naszej pierwszej relacji, ustanowił podczas środowego konkursu w Thunder Bay rekord skoczni 136 metrów, ale wówczas był zmrożony śnieg, znacznie szybszy rozbieg i właściwie dziś są nieporównywalne warunki do tamtych rezultatów rozgrywania zawodów. Dlatego też każdy skok powyżej 120 metrów, powyżej punktu K, trzeba w tych warunkach uznać za bardzo daleki, za bardzo dobry. Na takie skoki jednak z pewnością jeszcze troszkę poczekamy. Choć tu już mamy grupę naprawdę przecież wyselekcjonowaną dobrych zawodników. Każdego z nich stać właściwie na taki skok. Jerome Guy. Zadowolony. To bardzo dobry pomysł był Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, aby jednak w tej drugiej serii startowało mniej skoczków. Zresztą jak Państwo zwrócili uwagę, bardzo przyspieszono tempo rozgrywania konkursów skoków. Chodziło o to, żeby to nie ciągnęło się przez wiele, niemal godzin, jak dawniej bywało, 108,5 metra i na razie pierwsze miejsce Francuza. Ale to oczywiście są odległe lokaty, chociaż ta odległość 108,5 metra zupełnie niezła. Francuz Chevalier. To jest skutek igrzysk Albertville. Tam jeszcze nie zdążyli ze zbudowaniem grupy skoczków, ale szkolenie zawsze, zresztą w kraju, w którym rozgrywane są wielkie zawody, jest i mobilizacja, i pieniądze. Rozpoczęli 3 lata przed igrzyskami i teraz to wszystko już daje pewien efekt. Szkoda, że ich lider Nicolas Dessim upadł w trakcie próbnej serii, a na pewno już tu mógł walczyć o wysoką lokatę. Wystąpił wprawdzie, jak widzieliśmy, jest dość wysoko na 9. miejscu, ale lepiej od niego skakał Nicolas Jean-Prost. 4 Francuzi, cała czwórka w tej finałowej serii, to świadczy najlepiej o tym, jakie postępy zrobili, a przecież kiedyś w skokach niewiele mieli do powiedzenia. Didier Mollard był pierwszym skoczkiem francuskim, który skakał w światowej czołówce. Teraz już ma następców. Przez moment widzieliśmy trenera Salvi, który prowadzi reprezentację. Na razie Guy przed Chevalier, Włochem Pertile, Toma zajmie odległe miejsce. Gorzej od niego skoczył tylko na razie w konkursie w dwóch skokach Izzy Parma. To Jokel był drużynowy mistrz świata juniorów. Też krócej niż w pierwszej serii. Rówieśnik naszego Wojtka Skupienia. Razem skakali na mistrzostwach świata juniorów przed 2 laty. Jakob Suchaczek, nadzieja czeskich skoków.
młody 18-letni chłopiec. Z Kronstadtu, tak jak cała czeska reprezentacja, skupiona wokół osoby Jerzego Raszki. Ale Czesi narzekają, że Raszka ma zbyt miękką rękę, układ jest przyjacielsko-koleżeński, a wyniki są takie, jakie słabiutkie. Są, tak. Nie chciało się mieścić w głowie Czechom, że przegrali na średniej skoczni z obydwoma naszymi reprezentantami. W tym konkursie skoków też, jak chodzi o mecz z nami, są w nielepszej sytuacji. Małysz, przypomnijmy, 13 w pierwszej serii, Skupień 20, a między Polakami tylko jeden z Czechów, Jarosław Sakala, na pozycji 18. Robert Meglić ze Słowenii. Tylko 84 metry. Nota za dwa skoki niższa, znacznie niższa niż najlepszych zawodników za jeden skok. Fredrik Johansson. Kolejny ze skoczków. Szwedzi też nie prezentują wielkiej klasy i ten skok był jakby tego potwierdzeniem. Poniżej 100 metrów. Trzecie miejsce w tej chwili, ale to ciągle jest bardzo niska nota, 145,4 punktu. Na prowadzeniu nadal Francuz Jérôme Gay, 158,5 punktu. To za chwilę powinno wszystko się zmienić, bo przecież zasada jest taka, jak wiemy, że coraz lepsi zawodnicy stają na rozbiegu. Urban Franz, 99,5 metra. No nie zanosi się, żeby ktoś z tych dalszych pozycji mógł przeskoczyć naszych reprezentantów. Zresztą na razie noty łączne bardzo niskie. Śnieg coraz gęstszy. A teraz przegranie w pierwszej kolejce bardzo Finowi. Jani Soininen. Zaledwie 98 metrów. Tak dobrze przecież skakali w konkursie drużynowym i ten skok także nie był długi. Może ciut dalszy niż ten pierwszy, ale to na pewno nie jest to, co chodzi Finowi, a przecież 107,5 metra. Tak, bardzo w dużo lepszej formie. Niewiele pozwoli mu poprawić swoją lokatę. Na razie będzie pierwszy, łączną notę ma 165,9, wyprzedził Francuza Gaja, a teraz Japończyk Jinja Nishikata, także poniżej 100 metrów. Teraz będziemy mieli całą serię zawodników, którzy skoczyli poniżej 100 metrów. Jinja Nishikata 99,5 i bardzo niska nota, 75 punktów po pierwszej serii. Dobrze wyszedł z progu, ale skok też nie był odległy. Poniżej 110 metrów. Od
odległy 102 nawet i pół metra. Odległe byłyby skoki już powyżej 120 zdecydowanie, tak jak zrobili to liderzy konkursu. Widzieliśmy niezbyt zadowoloną minę, zafrasowaną właściwie pana też Nishikaty, trenera Japończyków. I teraz Arve Vorwijk, również 90,5 metra, podobnie jak skaczący za chwilę Martin Trunc i kolejny Japończyk Naoki Yasuzaki. Vorwijk na razie najlepiej wśród nich. Ingebrigtsen, lider po pierwszej kolejce. Skakać będzie teraz na końcu przed nim Andreas Goldberger. Ciekawe, Goldi znalazł się w dobrej właściwie sytuacji. Nie będzie musiał wiedzieć, jak daleko skoczył Ingebrigtsen, czy udał mu się drugi skok, a Norwek może tej presji nie wytrzymać. Chociaż nie przesądzajmy niczego. Cała zabawa w sporcie polega na tym, że nagle zupełnie nieznany skoczek jak Ingebrigtsen jest po pierwszej kolejce liderem. Bo właśnie dopiero tu w Thunder Bay dał się poznać jako bardzo odważny i daleko skaczący. Martin Trunc. Odległa pozycja i poniżej 100 metrów pierwszy skok. O ile w Słowenii nadal narciarstwo alpejskie jest mocne, o tyle skoczkowie bardzo obniżyli noty. Nie mogą zapomnieć słynnego swojego lidera, niegdyś Primoša Ulage, który wygrał powyżej 10 pucharów świata, a zarazem słaby jest były mistrz świata z Val di Fiemme, Franci Petek. I teraz 102,5 metra Martina Trunca, a Po nim będzie Japończyk. Kolejny z Japończyków, Yasuzaki. To małe zaskoczenie, dość odległe lokaty i Nishikaty, i Yasuzakiego. Nie znaleźli się w pierwszej dwudziestce, którą, przypomnijmy, zamknął Wojciech Skupin. A za chwilę Wojciech Skupin. Pierwsza kolejka 100,5 metra, ale stać go na znacznie więcej. Podczas próbnej serii miał 119 metrów. Wtedy jeszcze nie sypał taki gęsty śnieg. Skakali z trochę wyższego punktu startowego. Yasuzaki 104,5 metra. Na razie na trzecim miejscu Soininen, Finlandia, Gai, Yasuzaki, Trunc, Nishikata, Suchaczek. No i teraz Zakopiańczyk. Widzimy 20 lokata po pierwszej serii. On rozpoczyna już grupę zawodników, którzy przekroczyli 100 metrów pierwszej serii. Ale powinien przekroczyć znacznie dalej. No, niedaleko, w granicach właśnie 100 metrów. To nie był dobry skok Wojtka. A przede wszystkim, no, liczy się odległość noty na razie po 18, 17, 1, 17,5, 98 metrów i dopiero siódme miejsce, a więc Skupin spadł znacznie w drugiej kolejce. Soininen, który skoczył 107,5, Gai 108,5, Yasuzaki 104,5, Trunc 102,5, Nishikata i Suchaczek. Wszyscy mieli powyżej 100 metrów i wyprzedzili Polaka. Gerd Zygmunt bardzo dobrze skakał w konkursie drużynowym. Drugi po Weissflogu, jeśli chodzi o ilość punktów dla drużyny. I teraz daleki, bardzo dobry skok. No, będzie musiał mocno skupić się Adam Małysz, żeby nie stracić swojej wysokiej w końcu 13 pozycji.
119,5 metra Niemca. Tyle skakał na treningach. No ale jakbyśmy mówili o treningach, to wtedy to 134 metry uzyskane przez skupienia druga. Przez Małysza, druga odległość wśród wszystkich skoczków na treningach. No, robi imponujące wrażenie. Sakala, mówiliśmy o nim wiele przy różnych okazjach. Bo już były, można powiedzieć, chociaż konkurs trwa, były wicemistrz świata. Nie ma szans, chociaż ten drugi skok był dużo lepszy niż pierwszy. Ale Sakala po słabym pierwszym skoku już się liczyć w konkursie oczywiście nie może. 115,5 metra. No, spychać będą w tej chwili Wojciecha skupienia na dalsze miejsca. Bliziutki ten skok w drugiej kolejce. Liczyłem, że się poprawi, tymczasem uzyskał 2,5 metra mniej. No i znowu spada. Niżej jest na razie dziewiąty. Sakala drugi za Niemcem Zygmundem. A to wręcz wielka niespodzianka, można powiedzieć, po pierwszej kolejce. Roberto Czekon dopiero 17. Trzy zwycięstwa w Pucharach Świata. Znakomity sezon. I teraz w granicach 120 metrów. Poniżej chyba minimalnie. Powyżej jednak 122. No i przez moment widać było, że nareszcie zadowolony był trener Francesco Benetti. Ale tylko jeden dobry skok w konkursie. Oczywiście przesunie Czekona w tej chwili na pierwsze miejsce, ale on nie myślał o obronie lokat w drugiej dziesiątce, czy nawet przesunięciu się do niej, a na pewno myślał jeszcze przed tym konkursem o wysokich bardzo lokatach. Niemiec Jakle. 16 po pierwszej kolejce. Też daleko. Coraz bliżej Małysza, no i teraz, przyznam się szczerze, coraz bardziej zniecierpliwienie moje rośnie. 117 metrów. Coraz dalsze skoki oglądamy. No ale wszyscy zaczęli w tej kolejce skakać dalej. Na razie Jakle będzie trzeci za Czekonem Zygmuntem. Oni mieli dłuższe odległości, 122, 119,5 i teraz Szwajcar Sylwen Freiholz. Blisko. Jeden ze słabszych skoków. Dwa metry. Wprawdzie i tak dalej aniżeli Wojciech Skupień. No niestety tym swoim drugim słabym skokiem zmarnował szansę pozostania w 20 i właściwie już teraz wiadomo, że tylko będzie w trakcie tego konkursu spadać dalej na dalsze miejsce. Brino Reuteler, 14 pozycja, a po nim Adam Małysz. Ile skoczy Szwajcar? Blisko, bardzo blisko. Niewiele ponad 90 metrów. Bliżej nawet niż Freiholz. Jeden z nielicznych skoczków tej drugiej serii, poza naszym Wojtkiem Skupniem, który poniżej 100 metrów i słabiej niż serii pierwszej. 98 metrów. Reuteler będzie szósty. I więc spadł sporo lokat. Na razie cały czas Roberto Czekon, ale miejmy nadzieję, że do tego skoku.
No i teraz widzimy, Adam Małysz. Odważny młody chłopiec z Wisły, ale musi skoczyć teraz daleko. Decydował się na tak, dobry skok. Około 120 metrów chyba wylądował. Tu 15 może. W każdym razie był to, poczekamy na precyzyjny pomiar odległości. W każdym razie był to dużo, dużo lepszy skok niż w serii pierwszej. Przekroczył 200 punktów w łącznej nocie. Ale będzie trzeci, przegrał jednak z Czekonem, Czekonem i Zygmundem. Oni mieli znacznie dłuższe skoki, 122, 119,5. Skok Małysza 115,5 jest trzecim skokiem na razie w tej kolejce. Na pewno będzie Polak w pierwszej 20, w najgorszym przypadku był 13, spadł dwa miejsca, więc w pierwszej 15. To i tak jest, już teraz trzeba powiedzieć, naprawdę spory sukces młodego polskiego skoczka. 10 miejsce Janne na skoczni dużej, na skoczni średniej, tu co najmniej 15, a być może wyższe. Mistrz świata juniorów w granicach 119 metrów. Ładny był to skok, więc i wysokie noty od sędziów bardzo będą ładnie tak, w tym roku w turnieju czterech skoczni. Skakał, wygrał w Garmisch-Partenkirchen. No ale od tego czasu nie odniósł żadnego zwycięstwa. Ma wprawdzie złoty medal mistrzostw świata w drużynie i tu przegrał minimalnie z Roberto Czekonem. Ten skok Czekona na 122 metry na razie przynosi mu profit, jak widać. Ahonen 118 metrów i nota o 0,8 punktu gorszy. Espen Bredesen, no zaskakująco w pierwszej serii, jak na prezentowaną do tej pory formę. Norweg daleko skoczył. Mistrz świata, mistrz olimpijski. I niestety. Teraz drugi skok na już był w stylu, który tu prezentował od początku mistrzostw świata. Rozpoczął złą pasce Norwegów w drużynie. Bardzo źle skakał. Nie tylko jeden, tak jak teraz w indywidualnym konkursie, ale dwa skoki miał gorsze. Małysz na czwartym miejscu, Bredesen spada za niego. No jeżeli zdarzą się jeszcze wpadki czołowym zawodnikom, wówczas przesuwać się będzie powoli gdzieś tam Adam Małysz. Choć myślałem, że on zdecydowanie tę dziesiątkę bardziej dzisiaj zaatakuje. Zostało jeszcze 10 zawodników. I ten pechowiec z podrapaną buzią, 18-latek z Francji, Nicolas de Sim. Wyglądało to bardzo groźnie. Wylądował na 60 metrze, tym niebezpiecznym. Och, i teraz miał problemy z lądowaniem. Ale to jest skutek chyba jednak tego, że gdzieś widać było, bał się. Nie można się bać. Wówczas strach paraliżuje ruchy i to się staje ogromnie niebezpieczne. Trenerzy, widzieli Państwo, bardziej miał nawet koło oka więcej zadrapań. Chcieli oczywiście, że przełamał strach, trzeba skoczyć, ale nie wiem, czy w tym konkursie powinien oddać dwa skoki, niewiele brakowało, znowu by się wywrócił. Spadł na siódme miejsce. Małysz czwarty, Czekon prowadzi. Mistrz świata. Oddzielny chłopak. Trzeba mu to oddać przede wszystkim. Teraz mistrz świata za średni skoczni. Takanobu Okabe był dziewiąty w pierwszej serii. Skoczył tyle co De Sim, 110,5 metra. Krótko i ze złym lądowaniem. Takanobu Okabe 104,5 metra może być. Zaraz zobaczymy, jakie jeszcze będą noty. 17, 17,5, 18. No nie wiem, czy będzie za siódme miejsce. Będzie za naszym reprezentantem. Małysz cały czas czwarty.
Finlaitinen za chwilę. No tylko 111,5 metra, a w konkursie drużynowym, zdobywając złoty medal dla Finów, skoczył w ostatnim skoku konkursu, kiedy trzeba było wytrzymać presję 131 metrów. Tylko Ingebrigtsen miał taki skok w pierwszej kolejce, ale w drugim, w drużynowym konkursie już nie wytrzymał. No, zdecydowanie tak, że nie można to uznać za bardzo dobry skok, bowiem przecież ambicje Laitinena musiały mierzyć co najmniej srebrny medal. On mógł przegrać z Goldim, który minimalnie był od niego lepszy przy występach drużynowych. 113 i szóste miejsce jest również za naszym Adamem Małyszem. Jeszcze 7 skoczków. Jeżeli któryś nie skoczy dobrze, powtórzy swój sukces i znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Adam Małysz teraz, jak skoczy wicemistrz olimpijski ze średniej skoczni z Lillehammer. Lasse Ottesen. Daleko powyżej 120 metrów. Przypomniał o sobie Ottesen. Srebrny medal w ubiegłym roku w Lillehammer był dużą, dużą niespodzianką. Tym bardziej, że on na Mistrzostwach Świata w 1992 roku, kiedy wygrywał Nieminen, plasował się na dalszych pozycjach 120 metrów i nota łączna będzie oczywiście znacznie wyższa od Czekona. 224,4. Prowadzenie, piąte miejsce Małysza. Na razie Ottesen, Czekon, Ahonen, Zygmunt i Małysz. Schwarzenberger. Talent z Austrii. To też jeden ze skoczków, który w tym sezonie pokazał się. Na 4 skoczniach. No, tym razem krócej. Pierwszy skok miał bardzo dobry. A tu za chwilę zobaczymy. 111,5 metra. No, chyba będzie przed naszym reprezentantem, ale opanowany w locie. Na razie na drugim miejscu. Popatrzmy, minimalnie wyprzedził Czekona. Zaledwie o 0,1 punktu. No, Czekon tym swoim skokiem na odległość 122 metrów trochę zamieszał w czołówce, ale teraz zaczyna się. Kazuyoshi Funaki. To już ciężo, pierwsza piątka po pierwszej serii. Tak. W Planicy. Później w Innsbrucku. To 114,5 metra. Nie sądzę, żeby mógł zdobyć medal. Przegrał o 5 punktów z Ottesenem. Zabrakło mu 2,5 metra, żeby być przed Norwegiem. A mógł skoczyć na pewno 116,5, tak jak pierwszej 117, byłby liderem. Ale z tyłu przecież jeszcze są ci najlepsi. Nicolas Jeanpros na czwartym miejscu. To jest trochę pewnego rodzaju niespodzianka. Tak, najstarszy z tej grupy Francuzów. Oni oczywiście najbardziej liczyli na tego młodziutkiego Dessima, który, przypomnijmy, niespodziankę psikusa spłatał Japończykom, wygrywając Puchar Świata w Sapporo w tym sezonie. Tymczasem 27-letni, najstarszy w drużynie, Jeanpros. Bardzo dobry w pierwszej serii, jak w drugiej, krócej. Tak, na pewno nie będzie z tego skoku zadowolony trener Salvi. 107,5 metra. To spowoduje, że będzie trzeci chyba. Jeanpros spadnie na trzecie miejsce za
Otesena Funakiego. No ale i tak utrzyma się w pierwszej dziesiątce. Mało tego, będzie najdalej szósty, bo już tylko trzech skoczków przed nami. No właśnie, ale za to jaki? Za chwilę Jens Weißflock. On umie walczyć. Im trudniejsze zadanie, tym Weißflock potrafi się bardziej zmobilizować. Tu każdy z nich teraz może wygrać te zawody. Może zostać mistrzem świata. Blisko. Chyba za blisko, żeby być mistrzem świata. Żeby zostać mistrzem świata to na pewno, ale nie wiadomo nawet, czy będzie miał medal. Noty 19, 112,5. 112,5 metra, tak. Stanowczo za krótko. 200. Chyba Otesen będzie, może nawet przed nim. Nie, jeszcze. Jeszcze. Jest pierwszy. Weißflock jest pierwszy i teraz co zrobi Goldi? Przypomnijmy, Goldberger miał 127,5 metra. I taką samą notę, 127,5 punktu. Właśnie jest ten chłopiec o twarzy aniołka, jak się o nim mówi. Chłopak, któremu kibice i skoczkowie założyli fanklub. Goldberger musi skoczyć na pewno znacznie dalej niż... Wysoko poleciał i daleko. 120 metrów, bo przez tyłu jeszcze jest Ingebrigtsen. Weißflock wie, że przegrał. To chyba był skok po Mistrzostwo Świata. Nie wiem, czy młodziutki Norwek utrzyma teraz to ciśnienie. Na razie w tych konkursach, które odbywały się do tej pory, Ingebrigtsen był zawodnikiem jednego skoku. Ale może teraz się przełamie. No musi skoczyć 125,5, żeby wygrać minimum. A właściwie myślę, że musi skoczyć prawie 127 metrów, jeżeli chce wygrać, bo tu wysokie not 19,5 i łączna 259,5 punktu. Widzimy teraz noty, tylko Kasaja dał 19 punktów, pozostali czterej sędziowie po 19,5, a więc 3 razy 19,5 za styl do noty za odległość. No i teraz ostatni skok w zawodach. Młodziutki Norwek. Tomy Ingebrigtsen. Powtórzyć nawet swój skok na odległość 130 metrów, żeby wygrać przy tych notach. Wspaniale! Skoczył po rekordu skoczki! Tomy Ingebrigtsen jest mistrzem świata! Trzynastką startował i ta trzynastka tak szczęście mu przyniosła. Powiedzieliśmy na początku tego konkursu, że musi dwa razy skoczyć daleko i zrobił to. To chyba był skok na rekordową tutaj 137 metrów odległość. Omet poprawił rekord i to w zawodach, w treningu Goldbergera. A więc znowu Goldi bez złotego medalu. Tommy Ingebrigtsen z Norwegii, mistrzem świata. 137 metrów. Wiedział, że musi skoczyć minimum 130 metrów, żeby wygrać z Goldbergerem. Zaskakujące. Wspaniałe, w debiucie właściwie w wielkiej światowej imprezie zostaje mistrzem świata. Proszę, to jest chyba ktoś zjeżdża z góry. Dowód radości. Ja nie wiem, czy to nie są trenerzy norwescy albo jacyś kibice. Tak, to jest ktoś z ekipy norweskiej. Państwo, o, dopiero teraz to zobaczą, zjechali na kurtkach, na plecach. Zresztą w tej chwili także i z sąsiedniej, średniej skoczni zjeżdżają trenerzy norwescy. Mają złoty medal. Ogromna sensacja. I wspaniałe zresztą, powiem, no nic nie może być w sporcie lepszego jak zwycięstwo nieznanego skoczka. W ostatnim skoku, który wytrzymuje wszystko, bardzo dobre treningi, nierówne, jak mówiliśmy, na ogół skakał jeden skok bardzo daleko, ale wielokrotnie uzyskiwał powyżej 130 metrów, 131, 132,5, no i teraz niebotyczną wręcz odległość 137 metrów wygrał z samym Andreasem Goldbergerem. 10 zwycięstw w Pucharze Świata i bez złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Taki jest to sport, loteryjny niewątpliwie, no w tej chwili już zupełnie szalony zjazd któregoś z trenerów z całego ze skoku. Ale widocznie musiały być jakieś zakłady,
Norwegowie szczęśliwi i myślę, że no, dla wszystkich jest to zaskakujące i wspaniałe rozwiązanie. Dla naszych młodych chłopców, którzy no, dość ślicznie trenują teraz w Zakopanem, w Beskidach, w Szyrku, w Wiśle, tam skąd wywodzi się Adam Małysz, myślę, to też jest chyba jakiś doping do tego, że by te skoki uprawiać. Te skoki, które oni wszyscy bardzo, bardzo kochają i też przecież mogą spłatać kiedyś, sprawić taką miłą niespodziankę. Jak dzisiaj kiedyś Wojtek Fortuna, bo to przecież było chyba jedno z największych, najwspanialszych wydarzeń polskiego sportu. Skupień 26. Ale Małysz 11. 10. podczas konkursu na średniej skoczni. No, można powiedzieć, że zupełnie niespodziewane występy. Brawa dla przede wszystkim jego pierwszego trenera, pana Jana Szturca z Wisły, który gdzieś go na skoczni w Malince przygotowywał do wielkiej kariery. Może jego młodsi koledzy właśnie w tej chwili wraz z panem Janem pociągną te skoki polskie, które miały taką piękną tradycję przecież. I dla Pawła Mikeszki, czeskiego trenera, który zastosował dość ryzykowny wariant jazdy z dwoma zawodnikami na cały cykl Pucharu Świata. Niektórzy mówili, a kiedy oni będą trenować, nic z tego nie wyjdzie. Tymczasem rzeczywiście forma pod koniec sezonu była znakomita, bo jeszcze raz przypomnę, 134 metry na treningu Adama Małysza, to jest odległość, jakiej dawno nie notował polski skoczek. Zatem pozostaje nam jutro jeszcze jedna konkurencja, 50 km mężczyzn, maraton, a my chcielibyśmy zaprosić Państwa.